Witam moi drodzy, dzisiaj mamy 8 marzec, dlatego na samym początku mojego filmu chciałabym złożyć wszystkim życzenia, wszystkim naszym kobietkom pięknym, oto kwiatki dla Was. A teraz co dzisiaj robimy? Siejemy pomidorki. W tym roku posadziłam, zawsze sieję na początku w jednej doniczce, żebym nie miała za dużo doniczek na parapecie, potem i tak się tego zrobi mnóstwo. Ale sieję w jednej doniczce, a potem sobie rozsadzam. W tym roku będą z wykołaczkami, ponieważ robiłam dołek, wsypywałam parę ziarenek i zasypywałam. I tam stawiałam sobie wykołaczka. To jest taki jakby tylko znacznik, tak? Będą po prostu one będą wyrastały i będę widziała, że jest kolejna odmiana, kolejna odmiana, kolejna odmiana, kolejna odmiana. A dlaczego tak dużo wykołaczek? Ponieważ w tym roku chyba oszalałam i mam 45 odmian pomidorów. No i jeszcze, żeby było, jakby było mi za mało, to mam jeszcze 15 odmian papryk. Więc planuję kupić poliwęglanową szklarnię, ale chyba za małą. Gdzie to stawię, to nie mam pojęcia. Co będzie mi z odmiany? No niektóre, to co muszę mieć, tak? Moje ulubione, niektóre Aurea musi być, bycze rogi muszą być, mój ulubiony żółty, mea gruniasty, ale też dostałam bardzo dużo od Kasi, jakieś cytrynki, zielona kiełbaska, bardzo mnie to ciekawi, jakiś włoski gigant, no bardzo dużo odmian, stwierdziłam, że spróbujemy, tutaj Tigerella, to już było od Sabinki, ulubione Sabiny, zobaczymy co ta Sabinka uwielbia. Wszystko sprawdzimy sobie. Tutaj takie moje, o, to jest mój malinowy smaczek, truskawkowy oczywiście musi być, no, Black Prince, dlaczego by nie. Mój ulubiony żółty, mój biały, Aurea. Co tutaj? Oj, dużo by mówić, a tutaj jest bardzo dużo niebieskich, takich ciemnych, ponieważ od pana Eugeniusza dostałam bardzo dużo takich ciemnych, żółtych z ciemnym przebarwieniem, czerwonych z ciemnym przebarwieniem. Pan bardzo lubi, ponieważ mają dużo zdrowotnych właściwości czy antocyjanów bodajże. Dlatego tak to wszystko wygląda. Moje te wykołaczki stoją jak żołnierzyki. Mam nadzieję, że za parę dni już będą tutaj stały nie wykołaczki, a już roślinki. Oczywiście wszystko mam opisane, dokładnie wiem, gdzie, która odmiana i co i jak. Co tutaj mamy jeszcze? No papryki. Papryki siane były 8 lutego i już im należy się przesadzenie. Widzicie? Już mają tutaj podwalizki. I tutaj już należy im się przesadzenie, już mają za gęsto, już tutaj się troszkę męczą. Wyszły mi wszystkie oprócz jednej, na którą bardzo liczyłam. Ta, co zawsze się udaje. No niestety w tym roku mi się nie udała. Tu są ostre papryki, a potem już dostałam od pana Eugeniusza słodkie papryki, dlatego tu też mam papryki. Jeżeli chodzi o pomidory, to wszystkie siałam w taki sposób. Sądzę, że będę wiedziała, która jest którą odmianą. Ale jedna odmiana musiała być oddzielnie. Chucham, dmucham, całuję i modlę się na tym, że w końcu wyszło, ponieważ tutaj mamy megagron. Megagron. Kto oglądał internety i przegląda takie rzeczy, to interesuje się tym, to wie, że megagron jest w zasadzie nie do zdobycia. To jest czerwony, taki ma bardzo dużo właśnie w sobie. Ma bardzo duże kiście z dużą ilością owoców. A może ja w tym roku będę miała. Dostałam 3 nasionka, 3 posadziłam oddzielnie i mam nadzieję, że będę się mogła tym chwalić. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jedną fajną rzecz chciałam pokazać. Jak siałam pomidory, nie pokazywałam, ponieważ to jest proste. Robimy dziurkę, wkładamy parę ziarenek, zasypujemy i wkładamy wykołaczkę. Mówię o tym, ponieważ ostatnim razem dostałam negatyw, jeżeli chodzi o papryki, że nie pokazałam, jak to się robi. No to nie jest jakaś fizyka kwantowa, żebyśmy małą ilością ziemi zasypujemy parę nasionek. Czy my to robimy właśnie w taki sposób, że kubkowo, czy my to robimy rzędowo, to tylko zależy od naszej inwencji, tak? Tutaj nie ma żadnego, nie możemy się bać, tak? Trzeba siać i tyle.
Jak wysiejemy, wyrosną, później trzeba pikować i tutaj nic się nie stanie. Tu nie jest elektronika, że nie wiem, coś nie wyjdzie. Jak podlewacie, jak jest dobra ziemia, jak podlewacie dobre nasiona, to wszystko wyjdzie. Natura za nas robi bardzo dużo pracy. Co tutaj mamy? No, chciałam się pochwalić. Mam nadzieję, że pochwalę się, a nie, że to wyjdzie w jakiś tam sposób. Zobaczyłam u takiej pani na Facebooku piękne datury. Datura, inaczej burgmansja. Dla mnie zawsze to będzie datura. Piękne kolorki. Zamówiłam sobie u niej tak prywatnie trzy patyki. Mąż się śmieje, że za patyki tyle pieniędzy dałam, ale cóż, dostałam je tydzień temu. Wsadziłam je do wody. I tutaj jeszcze nic nie widać. Tu jeszcze nic nie widać. Jeszcze mamy czysty patyk, jeszcze tu nic nie widać. Ale w momencie, kiedy mieliśmy bardziej zdrewniałą sadzonkę, korzonki już się pojawiły. Korzonki, jakieś tam gdzieś malutkie listeczki gdzieś się już tu pojawiają. No, gdzieś tu jest. O, jest. Datura jest roślinką, po pierwsze, wielką. Ma wielkie kwiaty. Jest piękna. Jest super żarłoczna. Ile jej nie dasz, tyle zeżra. I będzie zawsze jej mało. Trzeba ją podlewać 2 razy dziennie w upały i nie może stać na słońcu. Jest z nią dużo problemów. Trzeba ją przechowywać właśnie w garażu, gdzieś w jakimś tam miejscu bez mrozu, więc jest bardzo problematyczną rośliną, ale jest tak piękna, że naprawdę warto w nią zainwestować, no, na początku pieniążki, a potem swój czas, wysiłek, a odpłaci się pięknymi kwiatkami. Mam nadzieję, że w tym roku już mi się udaje wyhodować i pokazać Wam, że warto ukraść sąsiadce takiego patyka i później mieć piękną roślinkę. Ja niestety musiałam zapłacić. A kradzione najlepiej się przyjmuje, więc tak się mówi, że kradzione nie tuczy i kradzione najlepiej się przyjmuje. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was chociaż troszeczkę tym wszystkim. No, 45 odmian pomidorów i 15 papryk jest to dla mnie przerażająca ilość, ale sądzę, że coś gdzieś upchnę je u siebie, upchnę je u sąsiadki, u mamy, u siostry. Także zakończmy może tym pięknym bukiecikiem. Wszystkiego najlepszego naszym kochanym paniom.